spotkanie z panem Kowalskim, gdzie trzeba przedstawiać kwatę do kosztu. Spotkanie potrwało około godzinę. Kolejne pół godziny to będą odpowiedzi. Później na 20 mamy musi być w telewizji, więc o 19.30 niestety będziemy musieli być stąd. To zaczynamy. Po polsku to na pewno będzie. Głośniej. Z Lublina, to mam wrażenie, że w Lublinie jesteśmy przekonani, że to my mówimy po polsku. Gdzie pojadę gdzieś, czy na Śląsk, czy na Pomorze, to tam też są przekonani, że mówią po polsku, chociaż jednokrotnie się wcale nie mogą dogadać. Ale no dobra. Moi drodzy, sprawy nie tylko Polski, ale całej Europy nabrały pewnego przyspieszenia. Otóż, gdy w roku 89 aranżował ten okrągły stół, czyli takie oszustwo dokonane na Polakach, polegające na tym, żeby wmówić, że dokonuje się wielka zmiana, podczas gdy żadnej zmiany wielkiej nie było, chyba że stanu konta dawnych komunistycznych funkcjonariuszy, to tam zmiana rzeczywiście zaszła, bo już nie musieli ukrywać swoich dochodów, tylko mogli zakładać banki, nie musieli potajemnie brać ślubów kościelnych, wręcz przeciwnie, mogli brać i to w pełni sławy i nawet biskupi udzielali tych ślubów. Znaczy to była taka zmiana. Zwykli Polacy nie odczuli wielkiej zmiany, chyba że taką, że zaczęli tracić robotę, czyli rzecz do tej pory przez czasy tak zwanego PRL-u rzecz niesłychana, wtedy wszyscy mieli pracę. Czyli zwykli ludzie na tym interesie niespecjalnie zyskali. I ten proceder trwa już od roku 89. W międzyczasie, w roku 92, no, okazało się, że Lech Wałęsa, człowiek, który był legendą Solidarności, no coś tam ma na sumieniu. No ale wtedy udało się obalić rząd Olszewskiego, było ileś tam nad spokoju. No dzisiaj znowu kwestia Lecha Wałęsy jest maglowana i to niektórzy mają wrażenie, że to jest jakaś nowina. Nie jest to żadna nowina, ponieważ ja się zaangażowałem właśnie w roku 92. Przepraszam, mam ściągawkę, czyli nie mogę. A, no to dobrze, tutaj jakaś lista krąży, kto uważa za stosowne się wpisuje, dobrze? Proszę Państwa, wtedy się zaangażowałem w działalność taką publiczną i się okazało, że Lech Wałęsa przyznał się już wtedy, nawet w telewizji w 1992 roku, że podpisywał jakieś dokumenty, miał zgłosić nam jakieś orędzie, czyli oczekiwaliśmy, że wystąpi przed kamerami i powie, co tam robi i mu wybaczymy, ale ktoś mu przemówił do rozumu i w ciągu godziny zmienił stąd, postanowił odwołać rząd Jana Olszewskiego. To była tak zwana nocna zmiana, ten materiał możecie Państwo obejrzeć sobie w internecie, kiedyś ja to kolportowałem na kasetach wideo. W międzyczasie wchodziliśmy do NATO, do Unii Europejskiej, i ci aktorzy okrągłego stołu cały czas Polską zarządzali, zapisując się coraz do nowych partii, ale zawsze to oni byli tą siłą rządzącą. To chodziło o taki paradoksów, że był pan Marcin Święcicki, dzisiaj polityk Platformy Obywatelskiej, był w pewnym momencie w tym okresie okrągłostołowym najpierw po stronie rządowej, komunistycznej negocjował, a potem już kandydował do Sejmu z list Solidarności. Czyli robiono takie zabiegi i Donald się wtedy jeszcze cieszył, że to tak niektórzy uczciwi się stają i niewiele to dobrego przyniosło. Po wejściu do Unii Europejskiej, do NATO, mieliśmy żyć w świecie pozbawionym trosk. Wszyscy mieli mieć tam, powiedzmy, po Mercedesie, być Europejczykami, zawierać małżeństwa, jak tam kto chce i z kim chce. I mówiąc krótko, to miał zapanować raj na ziemi, nic lepszego miało nas nigdy nie spotkać. Na pewno nikt nie zakładał, że w międzyczasie Rosja będzie prowadzić wojnę i to w pobliżu Polski, i to skutecznie prowadzić wojnę. Nikt nie przypuszczał, że Europa będzie zaatakowana przez desant arabski,
i będzie wobec tego zjawiska całkowicie bezsilny. No i powiem szczerze, mam tutaj taką, wiecie, taką dziką satysfakcję, bo przez wiele lat ja i moi koledzy, wiele osób, których nie ma pośród żywych, bo tak było, przestrzegaliśmy przed takimi rzeczami. Po pierwsze, żeby nie oddawać pachołkom Moskwy władzy w Polsce, nawet jak jest demokracja, bo nas znowu oszukają. Po drugie, żeby nie wierzyć, że jakiś pakt północnoatlantycki będzie zabiegał o nasze bezpieczeństwo, jeśli już ewentualnie któreś z tych państw, jak się z nim dogadamy, tak? Bo wiadomo, Holendrzy nie będą ginęli za Gdańsk, to mowy nie ma. Wreszcie, przestrzegaliśmy, że wejście do Unii Europejskiej nie przysporzy wcale Polakom bogactwa, no chyba, że wyjadą do Anglii, to tam bogactwo można sobie wypracować, ale ja bym wolał, żeby to bogactwo pracowali tutaj bliżej, w Polsce. A tutaj dalej się haruje za 300 euro miesięcznie z perspektywą na wyrzucenie z roboty, jak ktoś będzie dyskował. I przestrzegałem, troszczyłem się, żeby nie doszło do tych przykrych wydarzeń. No niestety, wiecie jak to jest, siła telewizji, rozmaitych autorytetów i tak dalej potrafi zrobić baranów i to za ich własne pieniądze. Dzisiaj stoimy w obliczu tego oto, że grozi nam w zasadzie desant uchodźców z Bliskiego Wschodu do Polski. Z jednej strony chcą się pozbyć tych nieproszonych gości, sami Niemcy, którzy tę awanturę wywołali, czyli chcą, jak ja mówię, jak zwykle Niemcy swoje problemy demograficzne rozwiązują na rampach kolejowych i chcą mu budować nowe obozy koncentracyjne. I to na to się nie godzimy, zwłaszcza, że ci uchodźcy, tak zwani, jak ja nazywam ich, uchodźcy seksualni z Bliskiego Wschodu do Polski, się nie wybierają. Na siłę przywozi do Polski. Tak nie może być. Druga rzecz, która mnie bardzo niepokoi, to jest to, że grozi nam już niedługo otwarcie kolejnego szlaku przerzutowego tych uchodźców przez Ukrainę. Tu do Polski, a nie do Polski bezpośrednio, to ma być tą krajem tranzytowym. No i co mnie martwi, kraje starej Unii Europejskiej uważają, że Polska zachowuje się nieodpowiedzialnie, bo nie chce brać tych z Niemiec, a my mówimy, no my możemy niedługo rzeczywiście mieć misję do wykonania, czyli powstrzymania tego desantu tu na granicy polsko-ukraińskiej. Przecież wiemy, że państwo ukraińskie sobie z tym nie poradzi, bo jest słabe, niewydolne, skorumpowane i mimo to, że prawie wszyscy politycy zasiadający dzisiaj w polskim Sejmie jeździli do Kijowa ten Majdan, a robić tą powalczową rewolucję pierwszą i drugą, wcale z tego dyskowania na Majdanie nie dobrego, oprócz obniżenia poziomu życia, biedy, dziadostwa i utraty części terytorium. Także mamy niestabilnego sąsiada, szykujemy się na desant nieproszonych gości i nikt się nami nie interesuje. Sekretarz Generalny NATO ogłosił właśnie w tym tygodniu, że NATO nie będzie strzec wód terytorialnych Włoch i Grecji. Czyli powiedział jasno, zapraszamy do Europy tymi łódkami, pójdźcie sobie i jak już to się rozejdzie po kościach. NATO okazało się całkowicie niewydolnym paktem, no żadnym obronnym, skoro tak, bo jak oni nas nie obronią przed łódkami zarabami, no to nie obronią nas też chyba panu Putinowi przyjdzie do Włoch. No mowy nie ma. Czyli jesteśmy bez sojuszu wojskowego na ten moment, jeśli mówimy o NATO. No, jeżeli się dogadamy z kimś bezpośrednio, na przykład z Amerykanami, na zasadach takiego drugiego Izraela, czyli że będziemy tutaj takim lotniskowcem w tej części świata, związanym ze Stanami Zjednoczonymi, wyłącznie z jakimś NATO, no to jeszcze może coś tam się uda wytargować, podkreślam, może, ale to jest też zależne od skuteczności naszych polityków. No, Unia Europejska, która, ja pamiętam taką ulotkę Aleksandra Kwaśniewskiego, wówczas prezydenta, gdy skończył wejście do Unii, to rozdawali za darmo taką broszurę. Pierwsze zdanie to brzmiało, że Unia Europejska zapewnia od 40 lat bezpieczeństwo w Europie. Pamiętam to zdanie kłamliwe, ponieważ Unia Europejska nie jest od zapewniania bezpieczeństwa, bo to nie jest pakt wojskowy. Ale Polaków można było oszukiwać, ile wlezie i to bezkarnie. No,
Unia Europejska Polskę ma w nosie, no bo po pierwsze Niemcy, czyli mocarstwo numer jeden, handluje z panem Putinem surowcami strategicznymi do południa Bałtyku, grając nam na nosie, nie licząc się z naszym zdaniem. Polska kupuje najdroższy gaz w Europie od Rosji i tutaj żadna Komisja Europejska nawet nie próbuje tego stanu zmienić. Rosja nakłada embargo, zwłaszcza na polskie produkty rolne. Unia Europejska się nie interesuje. Mówi nawet te restrykcje wobec Polski w firmach światowych z ostatniego czasu. To też Komisja Europejska i pani Dinkowska, taka jest pani i pana Tuska, która sobie nie wiem, sklaus pani, bo jeszcze gorsza. Ona powiedziała, że Unia Europejska nie jest od tego, żeby zajmować się takimi drobiazgami. No to ja pytam, po co nam jest Unia Europejska w tej sytuacji? Żeby co, naotwierać nam swoich supermarketów, tak, w którym Polakom się płaci 1200 zł. No ja bym wolał, jeśli już Polacy pracowali w polskich hipermarketach w Niemczech i tam zarabiali, tam powiedzmy, 3000 euro. To był jaki deal? Ale nie, to działa w jednym stronie. Otworzyliśmy przestrzeń gospodarczą, zwłaszcza dla Niemiec, tylko po to, żeby za swoją granicą niedaleką umieszczać swoje firmy i płacić Polakom o wiele mniej, niż gdyby Polacy zarabiali w tych samych firmach po drugiej stronie Odry, czyli w Niemczech. Także Niemcy zrobili co chcieli. No, przepraszam, Poznań to i tak nie chcę nikogo urazić. Mafie Polski to prawdziwa oaza dobrobytu, to byli też. Miejcie tą świadomość, że tutaj to i tak jeszcze jakoś ten wał się dobrze kręci. Reszta kraju odczuwa to znacznie boleśniej. No i co myślę najważniejsze, Niemcy nas szukały też w momencie wchodzenia do Unii, bo nie wywiązały się z daty otwarcia swoich przestrzeni, tak, dla polskich pracowników, nie tworzenie rynku pracy. Jak już weszliśmy do Unii, to za każdym razem otwarcia przesuwali to otwarcie. Także doszło do tego, że w zasadzie oni mieli czas ufundować tutaj swoje hipermarkety, montowni i tak dalej, ale Polacy do nich nie pojechali do pracy, żeby zarabiać praktycznie pieniądze, tylko do Irlandii, do Anglii, czy do Hiszpanii. Czyli Niemcy nas oszukali jeszcze perfidnie na dzień dobry i nikt pięścią w stół nie walnął, a można było. Ja rozmawiałem z takim mądrzarą niedawno z telewizją, tu mi opowiadał, to tam firm się zainstalowało w Polsce, więc zagranicznym. Wspaniale, to ładnie wygląda, tak powiedział. No ja mówię, no moi drodzy, no prostytutki też ładnie wyglądają, bo mi się z tym nie wiem. No co to za interes, to ładnie wygląda. Gdyby to powiedział taki, wiecie, jakiś artysta, to ja bym rozumiał, że jest estetą, to wystarczy. Ale to ekonomista mówił, znany bardzo. Nie będę wymieniał jego nazwiska, niech jeszcze ma złudzenie. W każdym razie ja twierdzę, że zostaliśmy w ciągnięciu do... Proszę Państwa, nie wiem, proszę zapytać organizatora. Chwilkę zrobię przerwę bez tego, nie minutki. Może tą kolumnę się wystawi. Zaraz wystawimy kolumnę. Proszę, proszę Państwa, ja dziękuję popularnie, jeśli ktoś posłucha za mikrofon. I z tego co wiem, ta sala nie jest jeszcze własnością szkoły. Momencik już kolumna idzie do wejścia. Idzie kolumna, tak, idzie. Sorry, panowie, chcę to okno otworzyć. Otworzymy tak to okno, bo tu jest parówa, która jest. Już pan poszła kolumna? Poszła? Zaczynamy. To by też można. Proszę, otwórzcie nam to okno też. Za szeroko. Otwórz na nie. Nie lubię to na szeroko, nie? To jest otwarte.
Według mojej oceny, wszelkie projekty polityczne, w które została wciągnięta Polska, tak zwana demokratyczna i niepodległa, no, okazały się mało atrakcyjne w użyciu. Unia Europejska okazała się egoistycznym projektem nastawionym na, tak powiem, oddaleniu w czasie kryzysu finansowego państw starej Unii kosztem państw nowych. Pakt Północnoatlantycki sam w sobie nie jest partem obrony, który na pewno nie będzie nas zbyt bronił. Elity, które jeszcze do ubiegłego roku, do wyborów jesiennych, sprawowały władzę w Polsce, okazały się, no, delikatnie mówiąc, niegodne zaufania. No i jeszcze jak na złość wybrali sobie teraz dzisiaj Lecha Wałęsę jako ikonę swojego buntu. No, to jest dla mnie rzecz niesłychana, bo no, ile ci kodziarze do tej pory, to ich nazywałem wystąpienia kwitkiem świnek pędzonych od koryta, no to jeszcze rozumiem, że nikt nie lubi być odpędzony od koryta, ale teraz próbuję sobie znaleźć ikonę. No i ten szef kodu do tej pory, taki niby niezależny, się okazało, że nie płaci alimentów, że pracował w gazecie wyborczej, czyli trudno mu też dawać wiarę. Mamy sobie wybrali jeszcze gorzej, bo samego Lecha Wałęsę, czyli człowieka, który no, oszukał bardzo wielu Polaków, w tym mnie, kandydując na prezydenta. Nie wszyscy zdają sobie sprawę ze skali tego oszustwa ówczesnego, bo o ile ten okrągły stół, czyli porozumienie agentów Moskwy ze swoimi agentami można było uważać za jakiś tam krok milowy, żeby nie polała się krew, żeby doszło do jakichś zmian, to jeszcze tam ludzie słuchali tego bajdurzenia. No jeszcze Lech Wałęsa, gdy się pokłócił ze swoimi kompanami, z Miźnikiem, Kuroniem i tą całą ekipą pierwszego rządu okrągło stołowego, próbował się wylansować jako taki tutaj wobec nich już zerwany ze smyczy, ostrzejszy, że będzie rozwalał układ. Słowo rozwalenie układ wtedy się pojawiło, że będzie przyspieszenie, że będzie no, właśnie radykalna zmiana, że będzie lustracja i dekomunizacja, to na tym Lech Wałęsa wjechał do Belwederu, bo się mocno pokłócił z dawnymi swoimi kumplami, z którymi zasiadał po jednej stronie okrągłego stołu. No ale gdy został prezydentem, to zaraz wspierał lewą nogę, czyli udał się do redakcji Trybuny Ludu, tam mówił, że im są potrzebni ta partia postkomunistyczna. No, mówiąc krótko, w 4 czerwca 1992 roku, zamiast rzucić siebie to brzemię tych posądzeń i ewentualność, no to zabrnął jeszcze dalej, obalił ten pierwszy taki niewyreżyserowany rząd Jana Olszewskiego, no i przeszedł na ciemną stronę mocy. No i ci kodziarze jeszcze nim się tutaj chwalą, że on taki dobry, no. Jaki ruch społeczny, taką mają ikonę, czyli oszuści, krętacze, ludzie, którzy uważają się za jedynych upoważnionych do sprawowania władzy nad tymi ciemnymi Polakami, którym jak popuści cukli, to natychmiast zaczną tam robić jakieś przykrości, zwłaszcza ludności innej narodowości. Dlatego też bym był bardzo delikatny przy protestach antyuchodźczych właśnie teraz, żeby nie stosować języka, który może być użyty przeciwko nam. Bo już się dokonuje takiego zabiegu, tak, po ubiegłorocznej tej emanacji naszego buntu przeciw uchodźcom. Te protesty były, że tak powiem, dość solidnie zorganizowane, nie dochodziło do żadnych burt, hasła były dość rozsądne. No ale wiem, że niektórzy próbują jakieś przenieść na ziemię polską, jakieś byty polityczne z Niemiec, które to mają przejąć tą retorykę antyuchodźczą. I to jak się już tam rozeznaliśmy w środowisku, to chcą się posługiwać takimi hasłami, które będą wykorzystane przeciwko nam. Bo też bym radził dużą uwagę, tak jak przychodzą tacy znikąd radykałowi i zaczynają ostro walić pięścią w stół, to bądźcie przekonani, że to jest
robota jakiejś agentury i na takich ludzi trzeba w tym momencie uważać. Bo stanowisko tego rządu wobec spraw tych uchodźczych dla mnie jest obiecujące, powiem tak. Ponieważ minister Waszczykowski powiedział, to słyszałem całą wypowiedź, powiedział, że Polska przyjmie imigrantów, a tu media wycięły. On potem powiedział tak, tych co chcą do Polski, a żadni nie chcą, bo Platforma doprowadziła takiego burderu, że jak Murzyni Arabowie nie chcą do Polski, to jest ich zasługa, to trzeba naprawdę być wdzięczny. Pan Waszczykowski powiedział, że muszą udowodnić, że są uchodźcami politycznymi, a nie tam seksualnymi czy ekonomicznymi, to też ważne, a i że wreszcie będą mieli legalne dokumenty. Więc krótko, pan Waszczykowski powiedział jasno, że żadnych tutaj nie będzie przyjmował, ale też uważajcie u siebie w terenie, czy tam jakieś samorządowcy nie szykują rozmaitych ośrodków dla uchodźców. Powiem, że to się próbuje po cichu załatwić. I radziłbym w takiej sytuacji, czy raczej w małych miejscowościach najczęściej, żeby pytać radnych, wójta, burmistrza, z dużym wyprzedzeniem, czy taki ośrodek powstaje, i co, na to, żeby oni personalnie czuli się odpowiedzialni przed wami, żeby to nie było tak, że gdzieś w zabitej wiosce naród siedzi ciemny na tyłku, nic się nie gada i napchamy, że tak powiem, rozmaitych wydych i groszy i rozmaitych łajduców Polakom, tak powiem, tylnymi drzwiami. Tak nie można zrobić. I powiem tak, te ubiegłoroczne protesty antyimigracyjne w Polsce, które było duże nasilenie, jak kiedyś to byłem na trzech jednego dnia w Warszawie, to było tego sporo. I otworzyły oczy Polakom, no bo do tej pory to była taka gadanina, że to tacy fajni ludzie, no uciekają tam tymi łódkami, bohaterstwo takie z nich, prawda, bije, szczerość życia w wolnym świecie. Tylko że zaraz za tym pojawiły się sygnały od naszych tak europejskich sąsiadów, którzy tych luksusów doświadczyli, tak? Czyli że zwłaszcza pracownicy socjalni są narażeni na rozmaite ataki, że ci tak zwani uchodźcy mają całkowite podejście do seksualności kobiet, całkiem inne podejście do zwierząt domowych. Ale nie mamy też tego, co państwo teraz. Miałem na myśli to, że na przykład uważają psa za zwierzę bardziej nieczyste niż szczura. Chyba nie to wzbudziło was tym wesołość. Dodam, że po głowie kus w Polsce po wojnie znacznie spadł. Nie wiem, dlaczego obrońcy praw zwierząt wcale nie stają po naszej stronie. To nie rozumiem. I nie wiedzą, że taka koza, co odmawia, to rasistka nie jest. Widzicie, że lewackie ideologie to powodują, że tak powiem, takie zamydłanie, że oni sami się przewracają u własne nogi, co nie trzeba z nimi walczyć. Ale do rzeczy. Wiemy, że ludzie z Bliskiego Wschodu różnią się obyczajem, niezależnie od tego, czy są chrześcijanie, muzułmanie, tacy, siacy, owacy, różnią się od nas i nawet ci, którzy żyją w Europie Zachodniej, drugie czy trzecie pokolenie, to się nadal różnią od Europejczyków. Wcale nie nabrali zbytnie obyczajów, może poza taką wąską grupą elitarną, ale ta szara masa, tak żyje, tak jak tam u siebie w domu, śmiecąc, bałaganiąc, rozmaite popełniając wykroczenia, które w ich mniemaniu nie są wykroczeniami. No, na przykład dla nas pójście na plażę ze swoją dziewczyną, żoną, w stroju kąpielowym, to jest normalnie. Ale dla nich, to jak kobieta jest już w negliżu, to znaczy, że należy, to jest propozycja. Nie odmawiają sobie, sami widzieliście, co było w Niemczech w Sylwestra. No to ubrane kobiety stały się przedmiotem napaści, bo samotna kobieta w nocy, to dla nich też jest już jasny sygnał. I wcale, że tak powiem, to nie możemy ich podejrzewać o to, że oni chcieli źle, tylko oni tak mają. I na tej tu się nie dogadamy. No i rzecz, co ważna, mówię, pójście na basen, na plażę, to już w tych realiach nowych będzie, że tak powiem, wyprawą w nieznane. Wyjście z psem na spacer, to będzie wyprawą w nieznane, bo jak się okaże, że pies spaceruje za blisko domu arabskiego, to jest zabity po prostu kijem albo kamieniami. To też takie przypadki w świecie bywały. I
to nie dlatego, że oni uważają, że to trzeba te zwierzęta krzywdzić. Naprawdę uważają, że pies jest gorszy od szczura, bo tamtego proroka ugryźć, czy tam inne mają swoje zabobony idiotyczne. W każdym razie my się z tymi ludźmi nie dogadamy, jeżeli oni będą w dużej ilości zapędzani do Polski, to pod przymusem, podkreślam. I uważam za rzecz wysoce niemoralną, doprowadzenie do sytuacji, że Polacy, czy tam przeciętny młody człowiek, nawet po studiach, to zarabia 300 euro miesięcznie, ma wziąć na swoje utrzymanie, bądź co bądź zdrowych, młodych mężczyzn, którzy są zdolni przepłynąć, tak, czy przemaszerować połowę świata w poszukiwaniu lepszego życia. To jest niemoralne, kazać tam ich utrzymywać. No, wiele jest, tak powiem, diagnoz i powodów tego przerzutu. Pewne jest to, że ten przerzut organizują bardzo różne organizacje i bardzo różne państwa, często różniące się od siebie diametralnie. Wiemy, że Turcja uprawia bardzo sprytną politykę, bo bierze od Unii Europejskiej pieniądze za zatrzymywanie tych uchodźców u siebie, ale w nocy ośrodki są niepilnowane i twarde. Czy uchodźcy tam w dzień siedzą w ośrodku, a w nocy spieprzają do Grecji i dalej, ale Turcja bierze pieniądze. Nie znają takiego wynalazku jak kłódka czy co, nie wiem. No, tak robią. Bardzo sprytny. Część przerzutu organizuje mafia rosyjska, przypuszczam, że też w porozumieniu z władzami Rosji. Bo o ile do tej pory się śmiali z tej mojej teorii spiskowej na ten temat, bo mówiłem, że to zwłaszcza desant był organizowany przez Grecję i Serbię, czyli państwa takie bardzo ciepło myślące o Rosji. Czyli ten przerzut tam był łatwo organizować. No ale tu śmiechy chichy się skończyły. Jak się okazało, że w zeszłym miesiącu do Norwegii, Norwegia graniczy z Rosją tam daleko na, w Skandynawii, na takim, nie wiem, odcinku dość krótkim, tam już bardzo zimno jest i daleko, okazało się, że 5 tysięcy uchodźców tych z Bliskiego Wschodu przejechało z Rosji do Norwegii rowerami. Nie śmiejcie się Państwo. Tak było. Mało tego, władze norweskie natychmiast te rowery musiały zniszczyć, bo miały tylko jeden hamulec, a w Norwegii rower musi mieć dwa. Czyli nie śmiejcie, bo w ten sposób tych uchodźców nie ma jak z powrotem relokować na teren Rosji, bo nie mają środka transportu. Czyli to Rosjanie zorganizowali Norwegom taki desant i proszę bardzo, jak to zdrowy naród, ja nie wiem, czy tam Szurkowski albo ci inni by przejechali przez, z Bliskiego Wschodu, przez całą Rosję, Skandynawię do Norwegii. No to wiecie, wyczyn nie lada. Jaki to zdrowy naród, to tak mogą przejeżdżać rowerami takie dystanse, a u siebie w kraju nie są w stanie sobie zrobić jakichś wyborów, rewolucji, czy tam czegoś wygrać, wojny domowej. To im się nie trzyma kupy w ogóle. Taki scenariusz. Ja uważam, że ta sprawa uchodźcza może być wykorzystana no, w kontekście tych tak odruchów niezadowolenia samych Europejczyków, nie tylko Polaków, po to, żeby Europejczyków, tak powiem, władze Unii wzięły za pysk. No bo już i Francuzi, i Niemcy, i Anglicy chcą występować z Unii, tam różne narody się denerwują przeciwko uchodźcom, no to przecież tak nie może być. No to trzeba tych złych ludzi za mordę wziąć, no bo zagrożenie stanowią dla uchodźców. I ta Komisja Europejska z tą panią Pienkowską, z panem Donaldem Tuskiem, no oni są gotowi do takiego projektu, bo jeszcze tylko pod tym pretekstem mogą utrzymać się przy władzy, terroryzując zwykłych ludzi, zwykłych, porządnych Europejczyków. No, przejawy niezadowolenia tych Europejczyków zwykłych są bardzo widoczne, o czym się nie mówi zbytnio w Polsce. Bo nawet w Niemczech, gdy spłonął taki ośrodek szykowany dla tych uchodźców, jeszcze pusty, no to straż pożarna przyjechała, ale zwykli Niemcy tam się bardzo cieszyli z tego pożaru. No to Polakom takiego przesłania nie można było pokazać. To były fakty, o których wiemy, że sami Niemcy zwykli mają dosyć tego typu eksperymentów demograficznych. Krótko mówiąc, całe plany polityczne dla Europy i dla Polski, aranżowane od tak zwanej tej wiosny czy jesieni ludów, od upadku Związku Radzieckiego, życie zweryfikowało na nie. I trzeba rozejrzeć się za jakimś innym projektem politycznym, zwłaszcza w Polsce, bo jeszcze Polacy, mimo tych różnych
niedogodności, potrafili śmiało wyrażać swoje poglądy w ulicach. No, w Marszu Niepodległości, w marszach antyimigracyjnych, w marszu poparcia dla telewizji Trwam, w tych miesięcznicach smoleńskich. No, na najrozmaitszych tego typu wydarzeniach to jeszcze Polacy nie mieli skrupułów, żeby wchodzić na ulicę, ale reżim Platformy Obywatelskiej stosował prześladowania swoich wrogów politycznych, czego też sądzę wielu uczestników naszego spotkania było nie tylko świadkami, ale i obiektem zainteresowania służb. To wiemy, że Gestapo w Polsce działało ile wlezie. I kwestia taka, czy my Polacy dzisiaj mamy tak stracić wszelką nadzieję, tak, poddać się dyktatowi obcych albo opuścić ręce z powodu braku nawet tego dyktatu. To też może być przykre, jak się nikt nami nie interesuje. I wybrać los takich, jak mówię, niewolników, parobków Europy, którzy będą tam, no wprawdzie, niechętni po pijanemu jeszcze jakoś tam płodzić dzieci, które też będą niewolnikami i odziedziczą po swoich rodzicach długi hipoteczne. To jedyne, co odziedziczą, co można w Polsce odziedziczyć, tylko to. No na szczęście teraz już władza nie może odbierać dzieci z powodu ubóstwa rodziców, to już jakiś postęp mamy. W każdym razie możemy przyjąć jeszcze wariant odwrotny, czyli przejąć sprawy w swoje ręce. My Polacy, jeszcze naród niezwichrowany polityczną poprawnością i multikulti, możemy być przykładem dla innych europejskich narodów. Realizując swoje cele polityczne, broniąc swojego interesu narodowego, także w kwestiach uchodźczych, i aranżować sobie politykę zagraniczną już nie w ramach jakichś większych porozumień, czyli Unia, NATO, ale na cel dwustronności. Czy porozumień między kilkoma państwami. Na przykład projekt ten wyszehradzki bardzo mi się podoba, to był już, wiecie, Państwu powiem, że ten projekt był omawiany już pod koniec lat 80. przed rozbiciem Jugosławii. To Jugosławia wtedy miała być takim zalążkiem, to tam trzeba było zbombardować. Wtedy Amerykanie dali się zrobić w konia Niemcom, zbombardowali Serbię. Hańba. Nigdy tego nie wolno było robić. Także ten projekt odzyskania suwerenności przez narody środkowoeuropejskie czekał do czasów powrotu do władzy premiera Viktora Orbana. Jak Państwo widzą, mały naród, wcale nie jakoś specjalnie obdarzony przez opatrzność surowcami, jeżeli ma przywódcę zdeterminowanego i jeszcze naród nie do końca, żeby skrupulowany, to może podyktować swoje warunki wszystkim. Nawet ogrodzić się drutem kolczastym od nieproszonych gości, to skutecznie może, może. Cóż do tego, gdyby jeszcze Polska do tego projektu się zapisała oraz kilka innych krajów. Czyli projekt wyszehradzki, do tej pory wyśmiewany przez środowisko Gazety Wyborczej, jakieś jagiellońskie mrzonki i tak dalej, jakiś profesor Smolar, wiecie, jak w telewizji chcą pokazać idiotę, to muszą powiedzieć, że jest profesor. Jak już ma napisany profesor, to może opowiadać idiotyzmy całkowicie bezkarnie. Ja bym wolał, żeby ludzie mniej się tytułowali tytułami, tylko raczej więcej mówili mądre i rozsądne rzeczy na własne nazwisko. Tylko znacznie, no wie pan, z maturą to nie przesadzają, nie wylali z szkoły przed maturą i wcale nie żałuję. Uważam, że system oświaty stanu wojennego, że tak powiem, ograniczał rozwój wielu młodych ludzi. Ale to zostawmy, czyli się odbija na uczelniach, bo na uniwersytetach to te dynastie komunistyczne jeszcze sprawują rządu, czyli tylko jeszcze, że jeszcze na stadionach można mówić prawdę. To jeszcze te stadiony są jakimś światełkiem w tunelu. Mam nadzieję, że uniwersytety wreszcie się też wezmą za tych bezczelnych sukinsynów, którzy robią młodzieży wodę z mózgu. Przykład z mojego miasta, moi drodzy. Jeszcze w ubiegłym roku byłem zaproszony przez studentów lubelskich z dwóch uczelni, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Byłem umówiony na spotkania ze studentami. Gdy już się pojawiła informacja, że będę kandydował do urzędu prezydenta, czyli nie urzędu, do godności prezydenckiej, to o godzinie 12 zadzwonili z Katolickiego Uniwersytetu, powiedzieli, że nie będzie nic z tego spotkania, a za godzinę z tego UMCS-u, tego świeckiego. Czyli wiecie, że działali w zgodzie i w porozumieniu i motywowali to tym,
że oni w zasadzie politykom nie pozwalają tam nic mówić. No ale tydzień wcześniej to na katolickim występował Lech Wałęsa. No to chyba nie wiem, czy oni uważa za nie polityka, czy tylko za idiotę, nie wiem. Ale wolałem nie brnąć w szczegóły, czyli katolicki uniwersytet mi zatrzasnął się przed nosem, chociaż to byłem jednym z nielicznych w roku 90 chyba pierwszym, nie pamiętam, dawno, dawno temu, gdy grupki anarchistów chciały atakować katolicką uczelnię jakimiś tam środkami bezpośredniego przymusu i nas tam garstka takich jeszcze wtedy młodych, gniewnych poszła bronić katolickiej uczelni. No to teraz tak mi odpłacają księża biskupi za swoją gorliwość. I tak zresztą widzicie z księdzem Międlarem, jak postępują, to chyba nie muszę komentować, że tutaj zdrada jest po wszystkich stronach okrągłego stołu i miejcie tego świadomość. Ale wydarzenia z wczoraj. Nie kto inny, ale Janusz Korwin-Mikke też miał w Lublinie na tym katolickim uniwersytecie spotkać się ze studentami. Miał, zresztą nie pierwszy raz, ale też w ostatniej chwili mu odmówiono i spotkał się w takim klubie muzycznym. Tak, w ostatniej chwili trzeba było szukać sali. Czyli widzimy, że niektórzy ludzie z nami szerzej nadal nie mają możliwości działania w przestrzeni publicznej, gdyż nie robi tego władza jak za platformy. Tylko dalej to się odbywa przy pomocy tak, ludzi utytułowanych, obdarzonych, że tak powiem, za przeproszeniem autorytetem społecznym. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Otóż skoro wiemy, że tam wszystkie sojusze to świstki papieru i co by tu nie mówić, to bardzo blisko Gdańska jest przecież ta enklawa królewiecka, czyli to, co przed wojną nazywało się wolnym miastem gdańskim, to takie samo mamy teraz, tylko w rękach rosyjskich, a nie niemieckich. I uważam, że tam jest wielkie niebezpieczeństwo i zażenie konfliktu, bo to jest, wiecie, rzut beretem do Gdańska, a do Warszawy też niedaleko, przy obecnym stanie rozbrojenia Polski. Rozbrojenia i zaognienia stosunków przez nikogo innego, jak ekipę Platformy, z samym panem Putinem. Więc należy się postarać o to, żeby po pierwsze polski interes narodowy był reprezentowany także w sferze sojuszów wojskowych, solidnych, w sferze obrony własnych interesów gospodarczych, w sferze współpracy między państwami całkiem innymi niż tam powiedzmy Polska, Niemcy i koniec. Ten kierunek wyszehradzki jest bardzo obiecujący. Dobrze? Krótko mówiąc, nie jest przestrzeń publiczna i zapotrzebowanie na to, żeby Polacy mieli reprezentację polityczną. Ja powiem szczerze, ja bardzo ciepło się odnoszę do obecnego rządu, aczkolwiek z marginesem nieufności, no z prostej przyczyny, bo realizuję już piąty punkt mojego programu wyborczego i nie jestem tak jak ci łajdacy z Platformy, że najpierw mówili, że tam 500 zł na dziecko to jest, wiecie, rujnowanie budżetu, że zrujnujemy kraj, że to w ogóle niesprawiedliwe i szkodliwe i co Unia to powie, ale jak się okazało, że to nie zadziałało, to mi się dawać dwa razy tyle, dwa razy większej ilości osób i w Sejmie jakoś żadnego z tego powodu piorun nie strzelił. To są cynicy. My natomiast nasze środowisko, które dzisiaj pozbawione reprezentacji parlamentarnej, tak powiem, samodzielnej, suwerennej, stawiamy sprawę jasno. Polska musi postarać się o poważny sojusz wojskowy. Polska musi się postarać o prawdziwych partnerów w polityce europejskiej, którzy mają te same problemy, zagrożenia, ale i szanse. I Polska musi wreszcie postarać się o realizowanie polskiego interesu narodowego, który zaowocuje, to te trzy słowa P magiczne, które ja tu mówię. Polak powinien odczuć to, że żyje w sprawiedliwym kraju, tym, że ma portfel gruby, paszport na całym świecie szanowany i pistolet w domu do zabezpieczenia bezpieczeństwa właśnie swojej rodzinie i sobie. To trzy, tak? To są do zrealizowania punkty i myślę, że wbrew rozmaitym bałamutom tak europejskim i innym naciskom, to możemy się pokusić o to, żeby to było robione. Ktoś mnie zapytał, jakie punkty mojego programu realizuje obecny rząd. No to powiem, że całkiem dla mnie ważne. No, mówiłem jasno, że
trzeba dobrać się do skarbczyków, hipermarketów i korporacjom oraz zagranicznym bankom. No to robią. No wprawdzie to się nie zawsze udaje, ale jakiś ruch we słuszną stronę jest zrobiony. Ci, co, że tak powiem, czeszą najgrubszą kaszorę w Polsce, no powinni partycypować w kosztach utrzymania państwa. I koniec. No. Tak, polski przedsiębiorca jest czesany, golony i strzyżony niemiłosiernie, a jak ktoś przyjdzie z zagranicy, no to jemu wszystko wolno, nawet wywalić pracownika z dnia na dzień na zbitą mordę, tak jak mnie, jak się dowiedzieli, że będę kandydował w wyborach prezydenckich. I tu żaden obrońcy praw człowieka, tam inni nie pyskowali, że jak tak można. No bo to jest element terroru. Żeby także wam nie przyszło do głowy uczestniczyć w polityce, skoro nawet kandydat na prezydenta może zagraniczna firma wywalić na zbitą mordę. To był element terroru. Teraz wiecie. Następny punkt. Sprawa sprowadzenia do Polski Polaków z dawnego Związku Radzieckiego. Nawet specjalny minister jest powołany. Mam nadzieję, że dokona tego, co obiecali. Kwestia sześciolatków. Czyli to rodzice będą decydować, kiedy dzieci wysłać do szkoły, a nie urzędnik, zryty beret. Jeszcze zrobić Grodzką może ministrem edukacji. To by było najcudowniej. Dalej. Przekonkuje się o konieczności likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. No w każdym województwie NFZ zjada tyle forsy, co cały duży szpital wojewódzki. Czyli wiemy, że to dlatego jest gorzej tam. No i myślę, że rzecz bardzo, bardzo ważna. No nie wiem, czy to się uda, ale mówi się o konieczności ulżenia polskim przedsiębiorcom. No to mi się bardzo podoba. No są tacy eksperci, którzy mówią o likwidacji ZUS-u. Ja to zawsze mówiłem. Póki ta piramida finansowa jeszcze tam mają na prąd, to się tli, no. Ale tu przykład z mojej, że tak powiem, nieszczęsnego losu, po tej kontuzji i operacji, no zanoszę do ZUS-u zwolnienia lekarskie, legalnie, wiesz, jestem kulawy przecież, to nie muszę się starać zbytnio. No to ZUS jeszcze mi nie wierzy, to mnie wzywają przez lekarza orzecznika. No jeszcze nie wierzą. No to i pójdę, no co, chyba nie każe mi biegać po schodach. Ale na to trwoni się pieniądze na lekarzy orzeczników zamiast jakoś reformować tę instytucję w kierunku jej wydolności. No nie przydało, ktoś nie da zreformować, trzeba zlikwidować i koniec. Także to takie główne punkty, o których ja mówię, co mi się podoba, co ten rząd robi. No i też myślę obiecujące zweryfikowanie tych kontraktów na sprzęt wojskowy, także po stronie amerykańskiej. No bo że Francuzi nas chcieli w konia zrobić, to pewne, ale i Amerykanie też sobie nie żałowali na nas. Co mieli się żałować, jak się frajer trafia, tak? Także minister Macierewicz, co by mi nie mówić, nawet Amerykanom próbuje tutaj pokazać, że mówi naszym głosem. No ale jak ambasadorem w Stanach Zjednoczonych jest taki dżentelmen, nie będę wymieniał nazwiska, sami sobie wygooglujecie, co jak się okazało, że Bolek po raz kolejny to Bolek, to on na otwartym spotkaniu na jakimś tam balu wygłosił taką laudację, że nasza wolność i tak dalej, ten człowiek. Ja mówię, od kiedy to ambasador polski jest adwokatem pana Lecha Wałęsy prywatnym? Przecież natychmiast się dowali z roboty. I nie powinno mu w to pomóc to takie egzotycznie brzmiące nazwisko. Miłe uchu nowojorskiego finansisty. Jak sądzę, mają państwo jakieś zagadnienia, które chcielibyśmy omówić pokrótce, to bardzo proszę o zagadnienia. Kto z państwa chciałby zadać pytanie? Prosiłbym o podanie, bo niestety mamy tylko jedno. Dzień dobry, panie Marianie. Mateusz Nowak z tej strony. Ja mam do pana dwa pytania. Wspomniał pan, że Poznań jest taką oazą bogactwa na tle kraju. Ja się panie z tym zgadzam, ponieważ sam pochodzę jak pan z tak zwanej Polski B, konkretnie z Radomia, całkiem niedaleko Lublina. Ale chciałbym się zapytać, czy popiera pan taki na przykład podatek jak janosikowe, czy specjalne te fundusze tej nieszczęsnej Unii Europejskiej na Polskę Wschodnią? Czy sądzi pan, że ta polityka wyrównywania szans, wyrównywania finansowego, o którym się mówi dość dużo, obecny rząd również jest w porządku, powinna być kontynuowana? Kolejne moje pytanie, jeżeli pan się może odnieść. Miesiąc temu minister Gowin z tego rządu, który pan darzy pewną dozą sympatii, powiedział, tak oczywiście, ale jednak powiedział w radiu RMF FM, że studenci uczelni medycznych, do których ja między innymi się zaliczam, powinni odpracowywać swoje studia około przez jakieś
okres, ponieważ no, państwo im dało te studia, i aby powstrzymać tam ich emigrację. I trzecie pytanie, tak pokrótce, mówi pan o innych sojuszach, tylko z kim? Węgry, państwo małe, co pan powiedział o znikomej armii, będąc na równinie, Skandynawia, Szwecja, wiemy co tam się dzieje, Niemcy, wiadomo, duża doza takiej niepewności również historycznej. Amerykanie również. Z kim by pan widział jakby nasze kierunki naszej polityki zagranicznej? Dziękuję bardzo. Będę odpowiadał krótko, także proszę, że tak powiem, nie posądzać mi o chęć uciekania od pytań. No, że Poznań jest taką oazą dobrobytu, no to sam pan powiedział. Jest lepiej niż tam w Chełmie, Zamościu czy Lublinie. Więcej się zarabia, powiedzmy, na tej samej funkcji, w tym samym hipermarkecie, niż tam. Więc Janosikowe, chyba jestem przeciwnikiem tego typu polityki, że tam gdzieś się zabierze, jak na przykład na Mazowszu to zafunkcjonowało, że doprowadzili do bankructwa województwo. W Polsce Wschodniej nie odczuło się żadnego poziomu, no nie wiem czego. No ja nadal do Warszawy momentami jadę 4 godziny, jak muszę. To tam jest tak. Obwodnica, obwodnica, potem jedna nitka. Obwodnica, obwodnica, prądowką biegi. Czy średnia jest dalej 50 km na godzinę, to jest całkowita lipa. Zresztą nikt mądry przy granicy niepewnej nie inwestuje żadnych strategicznych inwestycji, czy tak się gada. Największym wałem ostatnich lat było to, że tak zwanej Polski Wschodniej, na którą miałeś pieniądze, dopisano Kielecki. No to jak w Molde strzelił Kielce, to centrum. A oni zapisali Kielecki i te pieniądze zostały po drugiej stronie Wisły. To był sprytny zabieg, żeby tak naprawdę ta Polska Wschodnia guzik dostała. Pan Gowin. No ja rozumiem, że jest problem w Polsce. Wiecie, mówmy szczerze. Część ludzi w Polsce studiuje za darmo. Część ludzi płaci sama za to. I tutaj są rozmaite poczucie niesprawiedliwości. Bo nawet taka pani w telewizji, w tym programie Bez Retuszu, z krytyki politycznej, ale to ona powiedziała, że studia w zasadzie nie są po to, żeby zdobywać kwalifikacje, prawda, wiedzę, umiejętności. To jest taki przyjemny etap w życiu mniej więcej. No to powiedzmy sobie szczerze, czy nas stać jako społeczeństwo na fundowanie przyjemnego etapu w życiu, tak? To powinno być wyłącznie do ludzi ambitnych, pracowitych, z których, tak jak się kiedyś mówiło, naród będzie miał pożyny. Zresztą nie ukrywajmy, że wiele osób studiuje tylko po to, żeby nie uzyskać statusu bezrobotnego, bo bycie studentem to jednak jest pewien prestiż, a bycie bezrobotnym to raczej nie. Ta sprawa wymaga, że powiem, delikatnego podejścia, bo ja bym sobie przeliczył, tak, ile naprawdę średnio jest koszt studiów i tych dziennych, i tych niedzielnych, płatnych, ile by to wyszło tak naprawdę na twarz, bo wszyscy musieli zapłacić. Ciekaw jestem, nie wiem. Ale sami państwo wiedzą, że ludzie młodzi, ambitni, chcący się uczyć, często popadają w środowisko, które no wcale nie jest zainteresowane poszerzaniem swojego zakresu umiejętności, tylko że tak powiem, zawracają głowę i zachęcają do głupich rozrywek. Dla mnie momentem takim krytycznym była ta impreza taka potrzęsinowa, to w Bydgoszczy było, tak? Co tam się tak wytratowali studenci. No słuchajcie, przecież ten system doprowadził przyszłą polską elitę do stanu zbyt lęzyna. Młodzież, przyszłość narodu, wytratowała się tam jak ci muzułmanie w Mekce na pielgrzymce. No to tak nie było jeszcze. Proszę państwa, no to jest dla mnie smutny objaw, bo ci, co mają nami rządzić, zostali zamienieni przez ten system w bezrozumne stado, tratujące się na imprezie. Ja tu się nie chcę narażać, tylko mówię prawdę. Tak nie może być. Tak nie wychowamy sobie przywódców narodu. Czy zainteresowani włącznie imprezowaniem, to na koszt podatnika. Wie pan, nie byłoby problemu, gdyby każdy płacił, tak? Tylko kwestia, są kierunki mniej lub bardziej kosztowne. To jest oczywiste. Humanistyczne tańsze, medyczne droższe. No, to są sprawy delikatne. Ja uważam, że powinniśmy więcej, że tak powiem, uzyskiwać korzyści finansowych od studentów zagranicznych, zwłaszcza na kierunkach tych droższych, medycznych czy informatycznych, bo oni tym się interesują i wtedy, że tak powiem, stosować odpowiedni system stypendialny. I już, że młodzi uciekają po studiach, a co tu będę po studiach? Piwa nalewać czy co? No bez sensu. Nic nie pomoże żadna kara finansowa, bo z czego zapłacą, tak? Jak nie mają roboty. To co będzie gorąc czasami do więzienia? Komornika wyślę? To jest jakiś pomysł niedorzeczny.
No i sprawa sojuszów. Ja uważam, że trzeba zawierać sojusze wojskowe nie po to, żeby drażnić sąsiadów, tylko żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Jak zawierać sojusz? No to z mocarstwem atomowym. I już. No i tutaj mamy zakres taki już, ławeczka się skraca. A no bo jakie mocarstwa atomowe mogą być zainteresowane sojuszem z Polską? No Unia Europejska przestała się, że tak powiem, pretendować do roli światowego lidera. Już mówiłem dlaczego. Tam tylko Francuzi i Brytyjczycy mają broń jądrową. No ale na nich za bardzo nie możemy liczyć. Już raz liczyliśmy i to kiepsko się skończyło. No Rosja chętnie się nami zainteresuje i nie musimy ich wcale płacić. Oni z nami zrobią taki sojusz, że nam znowu kule łbę wyjdą i będziemy mieli dzień żołnierzy wyklętych 10 razy do roku rocznicowego. To tak wygląda sojusz z Rosjanami. Także ja, są tacy mądrawie, co w środowiskach narodowych sieją taką demagogię, że to Rosja przyjaciele. To mówię, no macie żołnierzy wyklętych, to co ich? Co, Eskimosi mordowali? Trzeba się też mieć odrobinę oleju w głowie i nie wierzyć w to, że tam w NKWD to sami życie służyli. To, wiecie, to bajeczka nie dla mnie, nie działa to. Także przed Rosją możemy skapitulować i wtedy będziemy łagodniej potraktowani. Ja nie mówię o partnerstwie. Czy nie dają powodu, żeby ich uważać za szczególnie nam sprzyjających? No bo już w każdej okazji nam robią rozmaite przykrości. Dalej, Chiny. Ja liczyłem na to, że Chińczycy zechcą odgrywać rolę takiego, wiecie, niezależnego i stanąć w obronie na przykład jakiegoś gnębionego państwa po drugiej stronie globusa, czyli Polski, tak? Ale Chińczykom wcale to nie znaczy potrzeby. Oni traktują świat jako tak, Chiny i reszta. I koniec. Nie są zainteresowani czymś więcej niż sprzedawaniem nam swoich towarów i wypełnianiem swojego skarbczyka precjozami. To naiwnie myślałem o tym, że Chińczycy zechcą się nami interesować w ten sposób. Zwłaszcza, że teraz Rosja już wiedząc, że nie ma szans z Chinami na konfrontację, a przypominam, że w latach 60., gdy już chodziłem po świecie, to między Chinami a Związkiem Radzieckim dochodziło do bitew na czołgi i samoloty. Tam na granicy naprawdę się strzelali. I dopiero chyba, nie wiem, czy pod koniec Jelcyna, czy już za Putina podpisali jakiś tam rozejm, czy coś, że Rosja nie ma szansy przed Chinami i udaje sojusznika Chin. Oni wiedzą, jak gadać silniejszy. Zresztą to wspólne oświadczenie po tej próbie jądrowej północno-koreańskiej. To i Rosja i Chiny tak powstają w obronie tego rządu północno-koreańskiego przeciwko Stanom Zjednoczonym. Czyli wiadomo, Chiny się jasno określiły i relacje z Rosją mają jak zwykle. Jak Stalin jeszcze z Mao Tse-tungiem się przyjaźnili, to na tym etapie, a nie jak później, jak był Chruszczow, że się strzelali ze sobą. W każdym razie na Chiny nie możemy liczyć i na pewno nie będą nas bronić przed Rosją, no to bez sensu, co sojusznikami. Jakby nie patrzeć, to musimy próbować dogadać się z tym przebrzydłym reżimem amerykańskim. No bo oni jeszcze mogą z cynicznych powodów chcieć sobie ufundować drugi taki lotniskowiec, jak na Bliskim Wschodzie, tam mają Izrael, to mogą chcieć jakiś tam no coś tam, jakieś tam wyszehradzkie porozumienie, mogą chcieć. No jak Unia się rozpada, to warto znowu tupnąć i zaprowadzić reżim po nieudolnych eksperymentach Obamy i Clintona, którzy zachęcali przywódców Rosji i Niemiec do wzięcia większej odpowiedzialności za tę część Europy na siebie. No to oni tak się rozchulał i pani Merkel i pan Putin, że Polskę doprowadzili do tego stanu, w jakim jesteśmy. Że ja więcej żadnych mocarstw atomowych, które mogłyby chcieć z nami się dogadywać, no nie widzę. No, Pakistan, no to nie ma o czym gadać, zresztą i z Amerykanami są sprzymierzeni. No wie pan, to mam bardzo ciekawą tezę, że Zienkiewicz o tym pisał kiedyś, że nie należy wykluczać takiej, że tak powiem, możliwości, no bo ja uważam, że wolę, żeby Izrael był tam. Niektórzy się obawiają, że może nie być tam. Ja bym wolał, żebyśmy się tak przyłożyli, żeby on tam dalej został, gdzie jest. I nawet, żeby nas bronił przed jakimś innym zagrożeniem, będąc nadal tam. To jakiś jest pomysł na życie. Także nie należy się brzydzić tego typu interesami. Interesach to się nie można takich rzeczy, wiecie, zarzekać. Nigdy nie wiadomo. W każdym razie biorę pod uwagę zaostrzenie polityki Stanów Zjednoczonych wobec Rosji, a zwłaszcza Chin. W przyszłości niedalekiej, zwłaszcza po wyborach, już za rok będzie nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, nie wiem, kto to będzie, ale pewno Stany Zjednoczone muszą zrewidować swoją politykę zagraniczną w obliczu tego, co się stało jakby rozpadu mocarstwowej pozycji Unii Europejskiej i sojuszu rosyjsko-chińskiego. Innego wyjścia nie ma.
To mam takie pytanie do pana. Czy nie uważa pan, że w ramach opanowania, że tak powiem, stworzenia wielkiego chaosu, chaos jest potrzebny do opanowania pewnych, prawda, no, obszarów świata, to co zrobiono z uchodźcami, bo to nie stało się samoistnie, a ktoś tym steruje z tego, co się czyta w pewnych literaturach, czy mediach nawet. I żeby opanować świat, trzeba zniszczyć tak zwane życie duchowe człowieka. Jest to wielka walka z chrześcijaństwem w tej chwili. Ja tak postrzegam to i to, co czytam. I jest to jakby logiczne, obserwując sytuację, która się dzieje. Żeby stworzyć wielki chaos, a w chaosie, jak to się mówi, w mętnej wodzie ryby się łowi bardzo łatwo, skłócić narody. I teraz ta sytuacja, która powstała, jest sytuacją tragiczną, która za niedługim czasie może spowodować wielką rewolucję w Europie, a z tej rewolucji mogą skorzystać co niektórzy, poprzesuwając pewne granice, bo jak panu wiadomo, my jeszcze druga wojna, że tak powiem, pakt nie został podpisany. Nasze władze do tej pory jeszcze nie uwłaszczyły ludzi na ziemiach zachodnich. Skarb państwa nie przejął majątku w postaci ziemi, w postaci kamienic, miasta i tak dalej na skarb państwa. I co niektórzy różni z różnych, że tak powiem, środowisk z całej Europy, z całego świata odzyskują to w bardzo dziwne sposoby, usuwając naszych ludzi z mieszkań, które prawda, zainwestowali w to i tak dalej, i tak dalej. Pytań do pana byłoby na pewno bardzo dużo, skoro pan jest ograniczony czasem, to trudno się to mówi, ale jeszcze takie jedno, mówiliśmy o wojsku. Myślę, że wiadomo panu, iż powstają tak zwane prywatne spółki wojskowe już na świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, które już opanowały parę państw w Afryce, usuwając najwyższe władze. I teraz w ramach, załóżmy, sprowadzenia wojsk amerykańskich tutaj na teren Polski, czy to jest takie dla nas korzystne, czy nie? Czy z tymi sojuszami, to co pan mówił, nie należałoby przeanalizować pewnej sytuacji? Gdyż jak wiadomo i przeanalizujemy, kto opanował cały kapitał narodowy w sensie środków produkcji, hut, fabryk i tak dalej, to ja nie widzę, żeby to byli panowie ze wschodu, raczej przeciwnie, prawda? Dziękuję. Ja nie mówię w kontekście sojuszu wojskowego o konieczności sprowadzania obcych wojsk. To jest ostateczność na wypadek już naprawdę ostrej popeliny. Możemy się postarać przede wszystkim o dobre wyposażenie dla polskich żołnierzy. Można się postarać o technologię albo pieniądze na uruchomienie zbrojeń w polskich fabrykach. A pewna wytwórnia broni palnej potrzebuje zamówienia na 5 tysięcy pistoletów takich do kieszeni małych, żeby przetrwać. 5 tysięcy. No sami powinniśmy wystąpić o pozwolenia na broń i kupić, żeby ta fabryka przetrwała. Jest to z zasięgu. Także ja nie mówię, że to mają przyjechać Amerykanie. Broń Boże, ja to jestem ostrożny, ostrożny. Potrzebujemy kapitału na uruchomienie zbrojeń, potrzebujemy sprzętu, może ekspertów do szkoleń, no ale moi drodzy, jak Amerykanie mieli nam dawać porządne technologie i broń, jak tutaj w kancelarii prezydenta Komorowskiego to co drugi generał to był z Moskwy prosto, no to takich prezentów Putinowi nikt nie będzie z Waszyngtonu szufrywał, no przecież oni jacy są, to głupi to nie są. I to jak gdyby doszło do, jak mówię, takiego momentu sprawdzam, to możemy ewentualnie poprosić o to, żeby do Polski przyjeżdżali żołnierze amerykańscy polskiego pochodzenia. Na przykład, jako kadra taka szkoleniowa. Tu już jakiś margines bezpieczeństwa mamy zachowany. Takich ludzi jest tam bardzo dużo. Paru moich kolegów zresztą związało się z armią amerykańską, z którymi znałem się w dzieciństwie. Także nam Polacy prawdziwi też służą w armii. Kwestia przejmowania majątków, no wie pan, ja wolałbym to, co się kiedyś zgodziłem z Ikonowiczem na takiej telewizyjnej rozmowie, bo rozmawialiśmy o kamienicach i mieszkaniach. Ja mówię, no sprawiedliwe by było, gdyby po tak zwanym upadku komuny, to lokatorzy mieszkań tych komunalnych dostali akty własności, a nie szukali po całym świecie kamieniczników. I to przecież fałszowane były rozmaite dokumenty na Hama, żeby te kamienice odzyskali nie wcale żadni spadkobiercy, tylko hochsztaplerzy. Ale tego nie będę drążył, się zgadzamy.
jako przykład. Tak. Generalnie chodzi o uwłaszczenie Polaków. Nie, proszę Państwa, no i to, że nie nastąpiło, to ja wiem najlepiej. Jaka była pozycja majątkowa moich dziadków, rodziców i moja? To nie będę o tym nawet gadał. Proszę bardzo. Może bez mikrofonu głośno, dobrze? Dzień dobry, Panie Marianie. Ja mam takie pytanie, a to było przyszłej sytuacji, bo wiem, że musi Pan jakąś szansę na współpracę z Panem Robertem Winnickim i innymi? I drugie pytanie, powiedział też Pan, że w razie, jeżeli zostanie Pan skazany przez sąd, to nie zapłaci Pan grzywny i pójdzie do więzienia. Czy zniesie Pan... Nie, proszę Pana, sprawa dotyczy akcji antykodowych. Jak kot chodzi po ulicy i krzyczy, że chce wolności słowa, no to ja korzystałem z tego ich postulatu. No oni na psiarnię polecieli. To jak tak, no to proszę mój, no to ja nie będę płacił grzywny za to, że tak powiem, zgadzałem się z kodem, zabiegając o wolny swój, no jak już to niech mnie posadzą. Na szczęście tam wyrok wysoki mi nie grozi, to mam nadzieję, że moja rodzina przetrwa to upokorzenie. To nie pierwszy powód, dla którego chcą mnie wsadzić do więzienia. Jak na razie chodzę po wolności, jeszcze nie mam bujnej przyszłości kryminalnej, ale moi drodzy, no przecież to wielkie nazwiska zaczynają od więzienia, to może w polityce dobry prognostyk, tak? Jeśli chodzi o współpracę, z osobami, tak, różnymi, z organizacjami, no to już sami działacze narodowców RP mają się układać lokalnie. I tu nie ma żadnego tabu. To jest ich decyzja, znają się, mają przeprowadzać skutecznie akcje, zwłaszcza wybory samorządowe. Natomiast ja nie mam zaufania do pewnych nazwisk i nie muszę się nadrążyć tematu. Skoro ja zostałem wystawiony na wybory prezydenckie, nie wcale dlatego, że tak mi się chciało i o to zabiegałem, chyba decyzja organizacji, ja się na to po prostu zgodziłem, za to wylali mnie z roboty, za to mnie włóczą po sądach, za to tam mam rozmaite inne przykrości, ale za to też mogę z Państwem się spotykać. Tak mi życie osładza. Ale jak ja wiecie, się okazuje, w internecie macie film, że Paweł Kukiz 20 kwietnia, tak, w szczycie kampanii prezydenckiej oświadcza w Tarnowie, że on z Kowalskim z Ku Klux Klanu, no to ciekawe, patrz jaki ten człowiek ma zbitki, wiecie, takie myślowe, jak narodowy z Ku Klux Klanu, tak? On taki narodowiec, że raz poszedł na Marsz Niepodległości, wyborcza go wsmarowała i się wycofał. To został za to nad szefem ruchu narodowego, tak? Do rzeczy. I wtedy Kukiz mówi, że z Kowalskim, z Ku Klux się nie będzie dogadywał, bo on już jest dogadany z Winnickim. To ja Państwa pytam, dlaczego prezes mojej partii był dogadany bez mojej wiedzy? Bez mojej wiedzy. Z Pawłem Kukizem już w czasie kampanii prezydenckiej, gdyby było, no to ja bym rozumiał. W trakcie, o tym jeszcze mówią w telewizji. No to nie to, że jest zdrajcy, to jeszcze głupcy. Słucham? Ja zaraz panu udzielę głosu, bo tam pan odłuszył chwilę, tak? Tak, moje nazwisko Bronka Piotr. Mówił pan o ZUS-ie, tak? Wiadomo oczywiście, że są prognozy Newsweeka i innych właśnie gazet, że ZUS oczywiście upadnie. A co pan sądzi o OFE i o prywatnych funduszach emerytalnych? No OFE to już okradli poprzedni, to tam co tu sądzić, tak? Miała być Platforma Obywatelska, okazała się mafia złodziejska. Okraść wdowi grosz i to w małej stacie prawa, to ona nie powinni wisieć. Gdyby coś zrobili takiego w Stanach Zjednoczonych, to ci ludzie przestali funkcjonować w obiegu publicznym, nie tylko w polityce. A Polacy nie, no bo to jakieś pieniądze, to nie moje. Wasze. I nikt nie wyszedł na ulicę. Ja przypomnę, że w tych znienawidzonych w niektórych kręgach w Stanach Zjednoczonych ludzie wyszli na ulicę, bo Obama chciał im zrobić ZUS. To oni wyszli przeciwko takiemu ZUS-owi. Taki tam jest duch republikański. To ja nie mówię o tych, wiecie, hochsztaplerach z Wall Street, o tych innych kolorowych z Los Angeles, normalnych Amerykanach, którzy tam w domu mają flinkę, chodzą w koszuli, w kratę, prawdziwych ludziach, takich klintach jest tłumy. I o takich Amerykanach mówię, a nie o tych idiotach z takich seriali, co się podkłada śmiech na taśmie. Proszę pana, kto się panu przyzna?
Proszę Państwa. Proszę, myślę, że Pana przeraziła moja odpowiedź, której jeszcze nie ma, aż ja mówię tak. Nie wrzucajmy tematu do jednego worka, bo jesteśmy od razu drążymy fałszywą tezę. Biedni Żydzi mieszkają w Izraelu. To jest takie, że tak powiem, no, powiem wprost. Zachodnie, w zasadzie europejskie społeczeństwo, żyjące w takim faszystowskim państwie, które stosuje apartheid i sobie nic z tego nie robią, to wiecie dobrze. I ci tacy ci Izraelczycy dzisiejsi, to w zasadzie niczym się nie różnią, ani wyglądem, ani mentalnością, ani niczym od jakiegokolwiek Europejczyka. I to zapewniam, bo mam kolegę, któryś tam kiedyś przeniósł z powodów zawodowych, często się z nim spotykam. Także Izrael to jest tak, jakbyście tutaj, nie wiem, posadzili połowę ich, no to szczerze mówiąc, byście się pewnie nie poznali, co to za ludzie. Bo tam ci z pejsami to są uważani za dziwolągów, tak jak u nas Platforma się wyrażała o mocherowych beretach. To tam takie są klimaty między innymi a drugimi. Drudzy Żydzi to są finansiści nowojorscy, bo tam z nich to tacy Żydzi jak ze mnie baletnica. To się opłaca w interesach mieć dobre alibi. Kolejna kategoria to tacy tu frędzi pana Michnika, czyli dawni funkcjonariusze partyjno-esbeccy, którzy sprawowali tutaj wysokie funkcje w aparacie stalinowskim. No to wiadomo, ludzie, których tutaj nie będziemy w żaden sposób chwalić ich roli w zniewolenie Polaków. I tacy zwykli też Żydzi, którzy przechowani byli w Polsce, nie byli ubowcami, nie zginęli za Niemca, żyją między nami i nawet nie interesują się zbytnio polityką. To jest ta czwarta kategoria. No i wreszcie trzeba też przestać wierzyć w mity. Ja polecam tą książkę Kim są narodowcy, tą nową taką Chodakiewicza Muszyńskiego. Nie wiem, czy Państwo już się mieli, bo nie, grupa księga fajna, pisana teraz. I tam takie zdanie Chodakiewicz pewnie pisze na koniec. Że Żyd to jest takie alibi dla Polaka próżniaka, który jak już powie, że Żydzi rządzą światem, to nie będzie żadnej prowadził działalności, bo uważa, że to nie ma sensu. Czyli też nie dajmy się paraliżować takim paralizatorem magicznych słów. Bo skoro niektórzy uważają, że Żydzi rządzą światem i się trzymają razem, to ja pytam, a co nam szkodzi robić tak samo? A dlaczego to Polacy nie są lojalni wobec siebie na uchodźstwie? A dlaczego to Polacy nie wspierają siebie? W Polsce Ukraińcy się wspierają w Przemyślu, tak? To ja mam przykłady, tam ci, co zostali po wojnie, razem prowadzą firmy, inwestują kapitały, jakieś z zagranicy. Trzymają się razem, a Polacy nie. Nie miejcie pretensji do Żydów. Róbcie to samo. Bądźcie solidarni, pracowici, trzymajcie się razem. Wiedzcie, że tylko w ramach wspólnoty możecie osiągnąć sukces, a nikt sam sobie nie poradzi. I do tego uprawiajcie jeszcze cyniczną propagandę w sprawach historycznych. To wtedy mamy przeciwnika rozbrojonego. Takie jest moje zdanie na ten temat. Wcale nie wierzę, że Żydzi rządzą światem. Światem rządzi głupota i lenistwo ludzi, którzy tak mówią. Mają oczywiście kapitał i wpływy, ale to są skutki ich lojalności i pracowitości. Co taka cisza za panią? Ktoś jeszcze słucha? Pan, proszę bardzo. Dobry, Kasimierski. Ja mam takie pytanie. Skoro pan mówi, że mam się trzymać razem, dlaczego narodowcy polscy są podzieleni na kilka grup? To jest moje pytanie. Dlaczego nie trzyma się razem, czemu jest ciągle nie tak, nie zgodnie z interesami ogólnymi? Mam też pytanie, jeśli chodzi o jakiś tam sojusz z USA, co z tymi bombami kiedykolwiek skierowanymi na teren Polski? Oraz pytanie, czy podatki naniesione na banki nie spadną na nas na płeczu? I pan z jednej strony zapewniali, że jak będzie dużo banków, to będą konkurowały ze sobą. Tak, no to i konkurują, no jakby był jeden państwowy, to powstrzymać co? No, do tej pory miały konkurować, a teraz będzie zmowa, no to nielegalny jest. No to ci sami ludzie mówią dwie wersje wydarzeń, prawda? No wie pan, Amerykanie nie będą celowali w nas, jak będą już takim zainteresowaniem utrzymaniem nas
jako takiej wyspy, tak, swoich interesów, co nam się może opłacić, jak będziemy odpowiednio z nimi gadać. No i już. Boże, po co mi sojusz, proszę pana, z Islandią? No, dupę potłuc. Czy pan zgodzi? No proszę pana, a Izrael to jest duży, a Korea Południowa to jest duża. No właśnie, a wie pan, jakie tu interesy można trzepać w Polsce? Gdyby pobierać od Rosjan za tranzyt tego gazu, towarów, to jeszcze lepsze niż w Korei Południowej. To opuścił, tak? Bo był wyrok sądu, który nam dawał pieniądze za nielegalne kwestie. No to co pan widzi, sam odpowiedział na to pytanie, że to jest potencjał do wykorzystania. Wystarczy odpowiednich ludzi na stanowiskach. Jedność narodowców. Proszę pana, idea narodowa to generalnie mówi tak, że państwo mamy po to, żeby służyło narodowi polskiemu, czyli obywatelom Polski. Nie narodowi, bo zaraz powiedzą, że ktoś opowiada faszystowskie rzeczy. Taka idiotka z telewizji Kultura pracowała parę lat jako redaktorka, jak ją wywalili z roboty, to ona mówi, ona nie używa słowa naród, bo to jest określenie, eliminujące, jakoś tak, że to źle jest się określić jako naród, no zależy od kolei, do jakiego narodu należy. Ja tam nie uważam, że to się źle określić, jest być Polakiem. W każdym razie zakładamy, że państwo jest po to, żeby reprezentować nasze interesy. No i tutaj bez dwóch zdań, no Polska Ludowa reprezentowała interesy Związku Radzieckiego, obecna Polska reprezentuje interesy Unii Europejskiej, czyli głównie Niemiec, bo Niemcy mają nadwyżkę budżetową, a my siedzimy w długach, to każdy wie. No my chcemy, żeby Polska, że tak powiem, władzę, system dbała o nas. O nas na różne sposoby, jak tam ludziom się podoba. Czy obniżając podatki, czy tam dając zasiłki, czy nie wiem. To już tam się zaczęło stalić, a żeby nam służyć, a żeby nie było takiego wytrych, że nam czegoś nie wolno, bo się nie zgadza Komisja Europejska. A co to Komisja Europejska jest? No 15 idiotów i patrzcie państwo, nawet ich nie wybierał, oni sami się marują. No to jaki to mam autorytet? No, Komisja Europejska, patrzcie państwo. Ludzie, którzy przegrali wybory u siebie, to tam chcą rządzić Europą, a patrzą wolno. Chodzi o to, i to jest, że tak powiem, cyniczna gra, już nie będę, tak powiem, się ubierał, wie pan, wielkie piórka, żeby w Polsce organizacja reprezentująca polski interes narodowy nie miała zbyt wiele do gadania i to się opłaca wszystkim. No wszystkim dokładnie. Po co komuś inna Polska, tak? No lepiej mieć kupę sobie. To jest gigantyczny pieniądz do wyczesania, jak chyba 40 milionów frajerów. Do każdego złotówka dziennie. No, proszę pana, to lepszego interesu pan nie zrobi na świecie. Co dalej? I dlatego jakoś pojawia się ruch narodowy, tam był aranżowany przez agentów bezpieki, co pisze o tym też Chodakiewicz i Muszyński, o tych ruchach narodowych z początku lat 90. Podawali tą prorosyjskość w programie i tam inne rzeczy. To bezpieka, że tak powiem, wynajmowała liderów, niektórych, nie tylko powtarzali głupoty. No potem się okazało, że były takie Liga Polskich Rodzin na przykład, nie wiadomo skąd się pojawiły. No i miała jak lidera wspaniałego, tylko dalej wspaniałym liderem, tylko już po drugiej stronie, on tam z Kaliszem latał na te marsze Komorowskiego. Poprzękuje grubym portfelem. Mecenas Gierek, tak, no wszyscy go tu kochali jeszcze niedawno. Patrzcie, jaka świetna. No i chodziło o to, jak powstał ten ruch narodowy w Marszach Niepodległości, to było raz, dwa, dwie próby wymiany głowy, aż trzecia się udała. Jedna próba to była z takim portalem internetowym, taki z Australii, jegomość chciał być naszym kandydatem na prezydenta, to było w 2011 roku chyba. Potem były takie różne inicjatywy z innymi panami, którzy tam spiskowali, żeby tą głowę odkręcić i swoją przystawić. Aż wreszcie się udało, no bo ta głowa, która już była nieprzystawiona, no to została nałożona czapka w postaci Pawła Kukiza. I ta głowa już pod tą czapką jest ślepa i głucha i teraz jeszcze będzie wywalona z roboty. No tak to wygląda. Dlatego to są, wie pan, wielkie siły zainteresowane, żeby nikt nie pyskował w naszym imieniu, ale nie traćmy nadziei, no nie na wszystkich są teczki i chaty. Proszę pana, ja tutaj proszę traktować ten program Idź pod prąd jako taki zachęcający do dyskusji.
Ja wie pan, ja nie jestem Tomasz Lis. To nie ja występuję, żeby zrobić z was idiotów. Proszę mi jednokrotnie w tych konkursach o różne tam opinie widzów, tak? I to będę robił. Chodzi o to, żeby nasze środowisko przestało żyć zabobonami, takimi chodzić po torach, jakie nam wyznaczają nasi wrogowie. Bo ruch narodowy to już wiadomo. No, że na Ziole to wiadomo, że antysemici to wiadomo, że prorosyjscy to wiadomo, chociaż spaliliśmy budkę pod ambasadą, to ale dalej, no, że ja chciałem być drugim Putinem, że w ogóle Putin to nam płaci. No i tam mnóstwo rozmaitych zabobonów. I po to jest ten program, żeby, jak powiem, móc tam wymieniać różne spostrzeżenia z propozycji mądrali, takich jak ten TVN występują profesorowie, tylko ludzi, którzy mają kontakt z wami. Ja tam powtórzę tak, z jakie macie wy obawy i przemyślenia, bo to jest wszystko. I jeśli chodzi o ten pułk Azow, no fakt, mówimy o faktach. Państwo ukraińskie nie jest w stanie obronić swojej granicy. Żadna armia ukraińska nie broni granic. Armia ukraińska skapitulowała na Krymie, flota się poddała bez jednego strzału. My tam się z tymi ruskimi poszturchali brzuchami przez szlaban przy wejściu do kosza i już. Żadna Ukraina tam armii nie wystawiła bohaterskiej. To tacy ludzie właśnie, którzy, no u nas by się ich nazywało kibolami na ziolami, sami jadą i sami kupują sobie sprzęt i wbrew decyzji rządu, to tam się no, strzeliwują z tymi z Rosjanami. Tak, ja tylko o tym opowiedziałem na podstawie relacji ludzi, którzy tam byli. Bo taki przeciętny Polak, co na TVN, to myślał, bohaterscy Ukraińcy walczą z Rosjanami, bo ich prawda. No tak, wiecie, jak mówię, kibolami na ziole pojechali bronić swojej ojczyzny. Niezależnie na nasze kwestie tamtego banderyzmu, tych zaszłości historycznych, to musimy jednak mieć na uwadze to, że w tamtym narodzie, no jaki nie był sponiewierany i ogłupiany, to jakiś jest element, który jest gotów ginąć za swoją ojczyznę. I taki fakt przytoczyłem. Mam nadzieję, że my z takimi akurat Ukraińcami nie będziemy musieli stanąć po przeciwnych stronach barykady. Ja bym bardzo chciał, żeby Polska wróciła do swoich najlepszych tradycji, żeby tu wszyscy razem, od Infland, po Węgry, tak, po Warnę, po Kijów, psuliśmy krew komu się da. I wtedy, gdy cywilizacja środkowoeuropejska kwitła, no to nie baliśmy się ani wschodu, ani zachodu. Wszyscy jeszcze pokrzywdzeni w swoich ojczyznach z chrzaniami do Polski i to nie to, że na piechotę, przyłączając swoje ziemie. To było sprawiedliwe, wtedy był ład. I ta idea mi przyświeca cały czas, jak powiem, poruszając te kwestie, że Polska nie była wielka w tym sensie, tak jak nasi wrogowie przedstawiają, że nie były Lwów, tam pogodnił Ukraińcom kota i tak dalej. Nie. My musimy znowu odzyskać strefę wpływów politycznych, tak żeby tamte narody w nas widziały szansę dla siebie. Bo Ukraińcy już widzą, że ten mezalians z Moskwą, tak, czy carską, czy bolszewicką, to im bokiem wyszedł. Oni już to widzą. I tu już nie musimy na tym odcinku się starać. Tylko trzeba się postarać, żeby jeszcze nie widzieli nadziei w Berlinie. Tylko tu, w was. To jest misja. Tu mnóstwo młodych Ukraińców przyjechało na studia, do pracy. Część z nich to tak, jak wiecie, jak inni studenci tam chcą sobie przedłużyć kulatość. Ale część z nich to będzie elitą swojego narodu kiedyś. Może niedługo. I to jest wasze zadanie, zwłaszcza młodych studentów, żebyście z nimi nawiązali takie relacje, że oni pojadą tam do domu po studiach z takim przeświadczeniem, że jeżeli Ukraina ma być krajem wolnych ludzi, bezpiecznym i sprawiedliwym, to tylko w kontekście współpracy z Polską, z wami. I ja nie będę, że tak powiem, przymykał oczy na banderyzm. Absolutnie nie. To trzeba, że tak powiem, każdy Ukrainiec ma wiedzieć, co było, bo na razie tłumaczą, że nie wiedzieli. Mają wiedzieć, ale na fundamencie prawdy możemy nawiązać jakieś relacje. I ja nie wiem, czy to się uda, ale my musimy wziąć na siebie odpowiedzialność kreowania własnej polityki zagranicznej. My, polscy patrioci. Nie ludzie z nadania Brukseli, Moskwy, Waszyngtonu, czy oni tego nie zrobią, bo tamci będą realizować cele strategiczne innych państw. A my możemy popracować nad polską polityką narodową w kontekście takim pokolenia w przód dla naszego wspólnego dobra. A odcinka ukraińskiego, ja proszę nie lekceważyć, gdy oni się dogadają z Niemcami, no to nas nie ma. No. I tyle mam do powiedzenia w temacie. Marianie, a co pan sądzi o sojuszu z Białorusią? Jeszcze raz? A co pan sądzi o sojuszu z Białorusią? Proszę pana, ja bardzo ciepło się wypowiadałem na temat obecnego przywództwa na Białorusi i z tego powodu też mnie atakowano.
twierdziłem, twierdzę i jeszcze długo będę twierdził, że dopóki prezydent Łukaszenka sprawuje swój urząd, to tak długo polska granica z tamtej strony nie jest granicą z Rosją. I już. Ja o tym pisałem przed wielu laty, jeszcze wszyscy tam uważali Łukaszenkę za jakiegoś tam epizod polityczny. Ja mówiłem, to jest facet, który chce mieć swoje państwo i tam żadna pomarańczowa rewolucja nigdy nie wybuchła. A najbardziej ubolewam, że reprezentantem polskich tak zwanych interesów tam jest środowisko Gazety Wyborczej. I to trzeba zmienić, bo jest tylko podżegać i skłócać Polaków, Białorusinów i konkretnie prezydenta Łukaszenkę. To prezydent Łukaszenka nie zgodził się na to, żeby doszło do dezintegracji terytorialnej Ukrainy i to on występował przeciwko zamiarom Putina, tylko o tym nie mówią, co było w Mińsku, tak, przedmiotem obrad. To w końcu politycy europejscy jeżdżą do Mińska, a nie do Warszawy w sprawie, tak, ukraińsko-rosyjskiej. To tam się już rozgrywają Rosy Wschodu. Ja uważam, że wprowadzenie takiej pomarańczowej rewolucji na Białorusi oznaczało po pierwsze tam chaos, różne roszczenia rozmaitych finansistów nowojorskich i Białorusinom by to zbrzydło w ciągu 3 lat, także poprosili wtedy władze w Moskwie, żeby ich wzięli pod opiekę. A taki scenariusz to dla nas też jest czarny scenariusz. Dlatego proszę tam od czasu do czasu za prezydenta Łukaszenkę i jego zdrowie też zdrowaśki poświęcić, bo dopóki on tam rządzi, to my mamy bezpieczny odcinek granicy tutaj. A to powinno być, że tak powiem, dla nas wyzwaniem być, żeby Białoruś stała się zainteresowana tym projektem szerszym środkowoeuropejskim. Myślę, że by była zainteresowana, gdyby była determinacja, zwłaszcza po polskiej stronie. Z Litwą, proszę pana, jest bałagan od początku lat 90., od kiedy powstała. Bo ten temat to maglowaliśmy już w roku 92. Litwini, że tak powiem, zostali zniechęceni do Polski w czasach jeszcze wcześniejszych przez Rosjan, potem przez bolszewików. I tutaj myślę, że niespecjalnie warto samą Litwą się interesować, bo już tam niespecjalnie metodą marchewki nie przekonali. Bo jak oni chcą mieć nazwy ulic w dwóch językach, to oni powinni stosować to samo. Jak są szkoły litewskie w Polsce, to takie same niż na Litwie. A różnie z tym jest. Dobrze, a to by pan proponował w takim razie jakieś zmiany albo jakieś ułatwienia dla Polaków tam będących, na Litwie, Ziomskich, bo są w innym państwie. No, wie pan, no, Litwinów też sporo mieszka w Polsce, także cena wzajemności mogłaby poskutkować. Jeszcze bardzo, ile mamy czasu, że właśnie? Jeszcze jedno pytanie, bo ostatnie. Mamy już prośbę taką, że musimy tam, że niestety Marian już nie jest w telewizji, a jeszcze chcemy, żeby wziąć książki po reszcie do tego autora. To jest ostatnie pytanie. Może pan. Proszę pana, ma pan rację, tylko wie pan, do tej pory polską politykę zagraniczną prowadzi ludzie, którzy nie powinni tego robić. Przecież minister Skubiszewski, to teraz się głośno, a my to widzieliśmy 25 lat temu, że on był homoseksualistą, był szantażowany i dlatego żadnego tutaj warunku nie postawił Niemcom, gdy się godzili na zjednoczenie. Chociaż pani Margaret Thatcher uzależniła stanowiska Polski zgodę na zjednoczenie. I to pan Skubiszewski dokonał tej zgody na zjednoczenie Niemiec bezwarunkowe w okresie zwanego bezkrólewia między rządami.
że to w zasadzie można podważyć. No ale co im zrobimy, tak? Siła złego na jednego. Dalej, czemu nie odwiedzam? Bo proszę pana, ja do tej pory to normalnie chodziłem do pracy, żeby żyć. No i na podróżowanie nie zawsze były pieniądze i czas. Chyba ja nie uprawiam polityki, czyli nie przyjechałem tu za wiedzę poselską. W czasie kampanii wyborczej to mi tak zaaranżowano kampanię, żebym trzy razy na Śląsku, ani razu w Poznaniu. To tak robili w porozumieniu z Kukizem, dlatego. No ale dzisiaj, wie pan, mam nadzieję, że pan przyjął i usprawiedliwił, że kulawy jestem po operacji, a przyjechałem i myślę, że to na moje usprawiedliwienie. Jeszcze... Jeszcze takie słowo, że tak powiem, zwieńczające nasze spotkanie. Proszę nie traktować tego, co ja mówię, jako prawdy objawione Mesjasza czy doktrynera. Wreszcie obóz narodowy i patriotyczny powinien zacząć korzystać z własnej głowy. A jesteśmy najbardziej zakażonym środowiskiem politycznym przez mity i nieporozumienie narzucane nam przez naszych wrogów. Po to, żebyśmy się tłumaczyli z czarnego krawata, z brązowej koszuli, tak, z jakichś innych duperreli. Po to, żeby nie było czasu na mówienie co najważniejsze. Dlatego tutaj z kolegami z naszej narodowcy RP, z Narodowego Świtu tutaj jesteśmy, żebyście w Poznaniu nadali impet temu odradzającemu się ruchowi narodowemu. Powiem dlaczego. I tu nie będę kadził, ale wręcz przeciwnie. Muszę was trochę opieprzyć. Dla nas w Lublinie, tam, gdzie nam wszystkie powstania przegraliśmy, tam każdy miał kogoś na Syberii, w ogóle to wiecie, wszystkie wojny tam. Poznań, miasto sukcesu. Za zaborów ograliście Niemców, Prusaków, zachowując własność. Wygraliście jedyne polskie powstanie. Przecież my tam na was patrzymy jak w obrazek. To ja pytam, jakim prawem tutaj kodziarze wam się przetrzeźniają w biały dzień ulicy? Tak nie można. Po co my mamy tam się bać Żydów, Masonów, Niemców, Amerykanów, Ukraińców i Litwinów? My tu mamy do zrobienia, wy macie do zrobienia rzecz fundamentalną. Jedna z niewielu dzielnic Polski, która ma potencjał, nawet mimo tego pajzlu unijnego, która będzie ważna, jeśli Polska ma być integralna terytorialnie, chyba że was wyjmą Niemcy, bo oni po to was inwestują, żeby nie dopłacać do dziadów, tylko mieć korzyść dobrej gospodarki. Może o to chodzi. Nie dajcie, bo ja jak mówię, my na wschodzie Polski zawsze na Poznań to patrzymy tak jak może kiedyś się patrzyło na Amerykę. Pracowici ludzie, solidni, zdolni do samoorganizacji, wygrali powstanie, no to dla nas to jest rzecz, która nigdy nam się u nas nie udała. Więc ja tylko proszę, ale wymagam od was czynu i wzięcia się do roboty. To, że nam spieprzyli kolejne wybory, nie mamy reprezentacji, to trudno, jakieś wybory będą niedługo kolejne. Ja bym chciał, żeby właśnie Wielkopolska była przykładem dla Polski, zaangażowania, wiedzy, pomysłów. No w końcu wygrajcie drugie powstanie dla nas. Bo dla mnie ten Poznań to jest, tak mówię, ikona sukcesu, ale dzisiaj jeszcze nie uruchomiony ten potencjał patriotyczny. My was patrzymy jako na takich ludzi, którzy, tak powiem, przepraszam, nie gniewajcie się, takich zadowolonych z siebie, obrastających w tłuszcz, którzy mają wszystko w nosie. Tak my was patrzymy nieco z w takim pierwiastkiem pretensji. Wam się lepiej powodzi, jesteście bliżej tej Zjednoczonej Europy. Tak, ale my chcemy, żeby nas poprowadził, tak, wreszcie naród, który osiągał sukcesy historyczne, czyli wy. Nie my z Lubelszczyzny wiecznie przekopani przez los. Mówimy pierwsze strajki sierpniowe, tak, to u nas się zaczynały te wszystkie rewolty. I myślę sobie, że musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że ta idea współpracy różnych regionów Polski musi odżyć. My od was potrzebujemy większej waszej aktywności, także w tej działalności, także na ulicy. Ja nie mam nikogo do łamania prawa, wręcz przeciwnie. Ale tego, żeby wiecie, jak ja widzę takie jedno z niewielu niezdemoralizowanych środowisk w Polsce, czyli stadiony, powiem wprost, to tam mimo tych prowokatorów, tych prześladowań, tego wszystkiego, to tam nadal żyje Polska, mimo wszystko. I jak nam brakowało nadziei, bo
nie było komu, tak, wyjść na ulicę, nie było komu wygrać wyborów, nie było komu przeciwstawić się reżimowi Platformy Obywatelskiej i tej zdradzie brukselskiej. To my zawsze patrzymy na stadiony, bo tam jeszcze młodzi ludzie mieli odwagę, bo tam siedzą ludzie z rycerskim duchem. Tylko my nie bądźmy pospolitym ruszeniem, tak, że jak już nas ktoś wkurzy, to wtedy zróbmy wreszcie zawodową armię patriotów, a w Wielkopolsce ja pokładam naprawdę gigantyczne nadzieje. Dlatego chciałbym, żeby z tego spotkania wyszła grupa inicjatywna, przynajmniej kilkunastoosobowa, która nada ton, bo ja mówię, no pójdźcie się do mnie. Ja kulawy, no kulach na kot poszedłem w Lublinie, a oni wam takie tutaj chowki, klocki odstawiali, no to im się serce pękło, no. Nie wolno wam tego robić. I tym przesłaniem zakończę to spotkanie. Życzę państwu spokojnie. Wszystkie osoby, które kupiły książkę. Działajcie, ja czekam na wasz krzyk. Wszystkie osoby, które kupiły książkę, proszę o podejście do stolika, tam gdzie książka została zakupiona. Marian odpisze i czekam na kolejny. Dziękujemy.